Cześć, witam Was ponownie w naszych recenzjach. Dzisiaj prawdopodobnie najwygodniejszy but świata, tak przynajmniej twierdzi Asics. Model Nimbus 25. Zapraszam Was do recenzji i sprawdźmy, czy rzeczywiście to najwygodniejszy but świata. W modelach Nimbus zakochałem się już tak naprawdę w zeszłym roku, kiedy to testowałem wersję 24 tego buta. I rzeczywiście już wtedy Nimbus pozostał moim ulubionym modelem, jeżeli chodzi o Asicsa. Dlatego ze zniecierpliwieniem czekałem w tym roku na premierę wersji 25. Muszę powiedzieć już na samym początku, że nie zawiodłem się. Asics od początku mówił, że to najwygodniejszy but, jaki do tej pory stworzono na Ziemi. No wiadomo, przekaz marketingowy to jedno, a fakty to drugie. Ale naprawdę, kiedy założyłem tego buta po raz pierwszy, czułem się, jakbym wszedł w jakieś miękkie kapcie, w których było naprawdę mega wygodnie i mega miękko. Kiedy wyszedłem na trening, było czuć rzeczywiście, że nic nie przeszkadza, nic nie uwiera, każdy krok, każde lądowanie rzeczywiście jest bardzo fajnie amortyzowane. No i efekt już na samym początku po prostu pozamiatał wszystko. Później kolejne testy, kolejne treningi i biegi tylko dowiodły tego, że jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodny, komfortowy i stabilny but, przeznaczony na przeróżne treningi o tempie średnim, umiarkowanym i wolnym. Słuchajcie, mieliśmy okazję jakieś 2 tygodnie temu uczestniczyć w inauguracji tego buta na warszawskim Powiślu w sklepie biegacza. Odbyła się prezentacja Nimbusa 25, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć również, jak on jest zbudowany od środka. Ja Wam troszkę o tym też opowiem, będziecie mogli zobaczyć kadry z tego wydarzenia, które udało nam się nagrać. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo troszkę więcej informacji pokażę Wam, dlaczego ten but jest rzeczywiście tak wygodny i komfortowy. Zacznijmy może od tego, co w sumie w butach chyba zawsze najważniejsze, czyli od podeszwy. Już na pierwszy rzut oka widzicie, że zaszły w nim zmiany. Zmiany wizualne, które wpływają również na technologię i pewne osiągi. W Nimbusach zawsze mieliśmy tutaj pasek z wkładką żelową, widoczny dla każdego użytkownika. Tutaj nam się to zmienia. Nie ma. Ale nie znaczy, że żelu nie ma w tym bucie, bo oczywiście jest i to jest unowocześniony, nowa wersja Pure Żelu, który jest dużo lżejszy i dużo bardziej amortyzujący wstrząsy. Czego dowodzi test, który możecie też tutaj zobaczyć, a który my mieliśmy okazję widzieć na żywo podczas inauguracji buta, test zrzucanego jajka z wysokości, surowego jajka, które lądując na tą wkładkę żelową nie rozbiło się. Widzicie też, że jajko rzeczywiście było surowe, dlatego amortyzacja w tym żelu jest naprawdę mega. Dlaczego go nie widać? Ano dlatego, że został on strategicznie połączony z częścią środkową podeszwy i ma on też za zadanie takie łatwiejszego przetoczenia stopy poprzez tą podeszwę. Wiecie, dzisiaj wszystkie trendy, wszystkie buty gdzieś tam podążają do zwiększenia dynamiki, do takiego łódkowatego kształtu buta, podeszwy. Tutaj też troszkę nam ten but dynamiki nabrał, jeżeli chodzi o Nimbusa, musicie przyznać sami. No tak, ale dlaczego? Może pójdźmy dalej. Słuchajcie, pianka. Pianka, jest pianki więcej, po raz kolejny. Pianka znowu lżejsza, znowu jest jej więcej. I teraz takie fakty. Po pierwsze, mamy FF Blast Plus Eco, wersja, która no jest jeszcze bardziej miękka, jeszcze więcej energii nam oddaje, ale to, co trzeba zauważyć, że jest jej więcej, ale też zmienia nam to pewien układ, jeżeli chodzi o drop, bo jest jej więcej w śródstopiu, jest jej więcej w pięcie, natomiast zmienia się troszkę ta proporcja o 2 mm, doszło nam więcej 2 mm w śródstopiu, dzięki czemu zmniejsza nam się drop, który zazwyczaj w tej serii wynosił 10 mm, teraz mamy już 8 mm. Do tego została nam podeszwa poszerzona o około 2 mm, dzięki czemu no, stabilność tego buta rzeczywiście jest na mega, mega wysokim poziomie. To czuć,
to czuć podczas biegu, że rzeczywiście ta stopa lądując siedzi nam stabilnie, nie ma żadnych problemów z zachwianiem, jest wygodnie, jest prosto, jest stabilnie. Tak jak widzicie na załączonych kadrach z prezentacji tego buta, podeszwa składa się z kilku części, powiedzieliśmy sobie o piórżelu, powiedzieliśmy sobie o piance, no ale oczywiście mamy też część spodnią podeszwy, gdzie wyposażona jest ona w elementy gumy, żeby nam zwiększyć trwałość tego buta. Guma Ahar Plus Asipsowa tu została troszkę zmodyfikowana. W tylnej części rzeczywiście pozostała ta twarda wersja, natomiast z przodu została ona zamieniona wersją lekko, bardziej miękką, z taką końcówką w nazwie LO. Dobrze, ale nie samą podeszwą ten but sprawia nam, że jest komfortowy, wręcz przeciwnie, jego cholewka jest tak fajnie zbudowana i skonstruowana, że tak jak powiedziałem na samym początku, czujemy się, jakbyśmy wchodzili w jakieś miękkie kapcie. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, cholewka przede wszystkim została połączona razem z językiem w jedną całość, dzięki czemu jakby no, całość otacza nam stopę bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnym materiałem, miękkim w dotyku. Od środka też mamy tutaj takie gąbki, które po prostu nam otulają tą stopę i trzymają bardzo stabilnie. I to, co mi się bardzo podoba na przykład, to bardzo, że cienki język to jedno, bo to uwielbiam, ale jest bardzo elastyczny. Bardzo elastyczny, połączony z cholewką, tak jak powiedziałem. Fajnie możemy to sobie na stopę naciągnąć, zawiązać te buciki i naprawdę jest mega wygodnie i mega stabilnie, tak jak już powiedziałem. Do tego fajny element, taki bajer, wiadomo, w butach z tyłu jest dosyć elastyczny w tym modelu, zobaczcie. Fajnie można tego buta zakładać wygodnie na stopę. Dodatkowo materiał odblaskowy również pojawił się, taki element bezpieczeństwa w tym modelu. Także no tylko chwalić można tak naprawdę. Nie znalazłem na razie powodów, dla których miałbym powiedzieć coś złego. Fakt, że mamy zimę, że miałem okazję też biegać po twardzonym śniegu i lodzie i było ślisko, czy to jest jakiś argument przeciw? No średnio chyba, bo raczej ciężko znaleźć byłoby but asfaltowy, w którym nie ślizgalibyśmy się w tego typu warunkach. Uzupełniając to, warto wspomnieć, że wkładka OrthoLite, która zastosowana również w poprzednich wersjach, antybakteryjna, bardzo przewiewna, odprowadzająca wilgoć, to też taki ważny element, często niezauważalny, ale jednak robi swoją robotę, bo fajnie jak jednak stopa po takim treningu nie wychodzi zapocona i mokra, tylko jednak jest w miarę komfort, jest sucho, jest przewiewnie. Także ta wkładka nam to zapewnia. Cholewka specjalnie się nie grzeje, w sensie stopa nie grzeje się w tej cholewce, więc też ta przewiewność jest. Oczywiście mamy zimę, nie lato, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że te warunki takie są temperaturowe, jakie są, latem może będzie troszkę inaczej. But jest w miarę lekki, około 300 gram w modelu chyba 40, w rozmiarze 44. Także podobnie jak poprzednia wersja, troszkę lżejszy w związku ze zmianą pianki i tak dalej, natomiast są to różnice minimalne. Słuchajcie, ja z czystym sumieniem tego buta polecę każdemu, kto trenuje, kto biega na wybiegania dłuższe, na wybiegania spokojne, na treningi, pewnie tempowe również się jak najbardziej nada, chociaż ja mam tam swoich faworytów innych, ale wiadomo, że najwięcej treningów bazowych, długich robimy jednak w czasie roku i myślę, że ten but spełni swoje zadanie i przebiegnie z Wami bardzo dużą ilość kilometrów, sprawiając, że będzie Wam wygodnie, najnormalniej w świecie będzie Wam wygodnie. Jeżeli macie ochotę, buta znajdziecie na sklepie biegacza, na stronie internetowej lub w sklepach w 6 miastach w Polsce. Na hasło Runadics otrzymacie 15% zniżki. Oczywiście, no ja co, zapraszam Was do kolejnych recenzji, do śledzenia naszych kanałów na YouTubie, na Instagramie.
Mam nadzieję, że czytacie naszego bloga, gdzie recenzujemy tego typu sprzęt, opowiadamy o naszych wrażeniach, o tym, jak my to odczuwamy. Dzielimy się z Wami naszą wiedzą, naszymi przemyśleniami, przygodami z wyjazdów, z biegów, zawodów. Także fajnie, jak jesteście z nami. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnej recenzji. Cześć!